25 Doktor nie jest. jest ready, Rok nie jest Nie, ready. jeszcze nie jest 25. Jest, Nie wiem, czy kurwa. jestem ready. Tak, Mari, Ramirez, od 22 godzin Kurwa, 56 jestem minut słaby, jest Mari, wszyscy 25. Mari. Nie wiem, ja myślałem, że dzisiaj czwartek mamy. Wszyscy kurwa Mari, 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 rzucają się na mnie. Bo zawsze co Gryzą. złego to Mari. No właśnie. Bo zawsze co nie ogarnia to Mari. Zostaw mnie, spokoju, dzikusie. No niestety, no razem Ki ma rację, no. A, bo ty masz tylko serwer EU. No. A, czekaj, mam serwer EU tylko? Mhm. No, faktycznie. Nie, jest US, US to scam. Kto to kurwa jest Ania Nymphomanka? Wait a minute. Co? Jakiś Gosia, bo Gosia się mnie nazywa, no, znajomy Anka i Nymphomanka, ty. No, Nymphomanka to chyba wiesz, Nymphomanie to chyba wiesz, że to jest za choroba. A, się zas... Nie nazywa. Już zaraz choroba, trochę przyjemności, już choroba. No, dobra, dla niej może jest to czy tam dla niego przyjemność, ale dla partnera to już jest męka w pewnym momencie. Dobra, Raku, wszyscy wiemy, że dla ciebie to była przyjemność. Przyznaj się. Ale co? Ramirez, dla każdego faceta byłaby to przyjemność, ale tylko na początku. A o czym rozmawia? Dokładnie, bo... O nimfomance! Nie jest nimfomanka. O? Osoba uzależniona od seksu. Jezu, to przecież... Kurwa, to jakby trening na siłce byś przychodził tylko potem. To spłaszczyłeś teraz. No ale, no, lecimy? To nie jest prawda? No trochę nie. No jak nie? Blisko, ale nie. No kurwa, kondycję tak ćwiczysz. No ale. Tak samo jak walenie na wiadra, tak? No to jest dokładnie niszczenie formy. Ach, płuc. Nie, to jest niszczenie płuc. Ale skorpiony już przyjmą wszystko na klatę. Daj buchon. Się. Rozpędzam się. Nie tą siłkę tam masz. Ej, ja się czuję tutaj jak zdrajca, kurwa. Same ruskie i jeden Włoch. Nie no, type 90. Okay. 5592, jeśli A, tu się osób porobiły? Jezu, ile tetek. Na o tym nieszczęście. Właśnie mówię. Bo się, mam trzy tetki zablokowane. Czy 5? Wszyscy na. A co, a jest tu jakiś inny punkt? No naprawdę! To BC? Tutaj? X ten jest szybciej niż ja. No to nie jest babeczka, kurwa. A, beczunia! Jezu Maria, jak się ślizga ten. Ale mówisz, że tam był. Uważaj, tam jest leklek. 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 Vickers. Ja przestraszyłem. Gdzie ten? Gdzie jestem Benem? Gdzie z tego hangaru, nie? O, ja jeszcze mam maszynę. A gdzie jest Vickers? Gdzie ten Benem? Ramirez u ciebie w line-upie. Jakam by to rano. Abrams stoi na moich plecach. Tam jest? Dobra. Spróbuję ci zaraz pomóc. Vickers jest tutaj. Dwa Abramsy chyba. Wystrzelił. Nie, czekaj, Jumbo? Może być. My mamy rezerwy. Pewnie, że grasz na magiczne top tiery, to tam wszystko możesz znaleźć. Dobra, jeden po Abramsie. Ale tutaj jeszcze coś jest. W tym hangarze jest jeden. O, Ramirez rozumie, że włączyło do twojej muzyki. Leclerc jest gdzieś tam za tamtym budynkiem. O Boże, jaki śmigłowiec. A, tu jest! Mały złoczyńca. Bang. Dobra, rozjebałem dwóch. No. A co, Halka? Oj, ale że Vickers tak, wystrzelił. Sadgę dla niego. To mi pomożesz, bo tutaj mam samolot.
ląduje. Dosłownie na pingu jest Leclerc obok mnie, nie? Jak coś. Po tej stronie. Nie, dwa. Tutaj jest jeden bliżej. O. Nie zbudowałeś. Jechałem, gdzie widział ludzi. Dobra. Jeden ping i drugi ping jest dwóch chłopów. Jeden to Abrams, jak coś. Ktoś tam Fiat był. Dobra. Bomby? Dobra. Mam nadzieję, że coś zrobisz w tym helikopterku. Nie? Kurwa, jestem zblokowany z dwóch stron, a jak wystrzelę do kogoś innego, to dedam. Mówisz? Tobie nie rozjeba tego. Nie rozjeba tego. Ała! Robora. No, ja pierdolę, Mari. Dzio, a tu był! Dobra! Kurwa. Ale Abrams rozjebałem. Ile razy ci się powtarzałem? Ale nie. Tu jest Leclerc. Nie są Abrams. Pojebało mi się, gdzie on nie. Tu jest Vickers. Buchon, wymagasz za dużo od Marika. Przestań, kurwa. Nie denerwuj mnie. Nic nie mogę zrobić. O, cześć. O Jezu! Ty strzelisz do drugiego! Co? Nie do tego! O kurwa! O mój Boże! Helpy byta! Lecę do ciebie! Nie strzeli, nie boję się. A Marita, jak ci się podobał ten Microsoft Flex Simulator? A świetny był! A nie, w sensie, czy warto go kupować? Nie warto, nie kupuj go! Ni chuja! Nie dawaj za to! Nie, bo widziałem promocję ze słówka. Nie! Nie kup! Nie! Tu jest dalej hop. Nie wiem, jak wyglądają inne kraje, ale jak wyglądają tak jak Polska, to nie kup. Bo chciałbym mieć jakąś fajną grę, to żeby sobie polatać na chillu. To nie jest fajna gra. A ten Flight Simulator X, ta poprzednia wersja? Nie grałem, ale to nie. Ale to już będzie. Markuj. Co, Markuj? Jaki jest sam? Marko, Zapomniałeś. Co było mnie? Jak byś nie próbował ich uszkodzić? O, spokojnie. Chłop zdążył wyjechać na, kurwa, na ostrzał od naszego respa. Nikt kuli nie dostał. Dobra, rotuję. Warriora rozwaliłem KM-em, dobra. Tamtym węgarze jest w lepy. Ja widzę tego małego fiacika, to nie jest zaraz, nie? Ale że ja... Nie stać mnie, żeby znowu nie grał. Dobra, biorę toła. Ale Marii, gdzie nie widzę, że tam walczysz? No pierdolę. Wiem, ale już nie. Tamten przeżyje, bo tamten dział rozwaliłem. Za dużo pojazdów. Jest... Marii, nie pomogłeś jak coś. Wiem, że nie pomogłem tam. Chuja, widzę przez ciebie. No i mi tego chuja zabiłeś. Ale na tym, którym czytałem, to przegrał kurwa na chłopa bez możliwości oddania strzału, więc nie. To jest. Cześć Kim, co tam u ciebie? A, dobrze. O. Zajebisty mam pojazd, nie? A, mam tu tego. Pan Wladimira ze Związku Radzieckiego.
Ale to jest Premka, więc jest git. Jest dobrze. Co? Premka? No. Ani, chcesz, że się rzuciłeś dwie Premki? To już dawno miałem Premkę. Ostatnio zauważyłem, że ją mam. Nie, którą? 157 mam. Tak samo jak dzisiaj uwadali tego, do Hedgehoga. Na tyle klucz, ale odpuściłem. Dopiero? Dopiero na tym poziomie tego jesteś? Ja już mam pięknie. Mów może kurka. Kto? Znaczy ja go widziałem, nie ma problemu. Nie, w sensie... No kogo oglądasz, bo to jest mylące. Pierdol się! Jest. Siari. Cześć tam. Nie, uciekam, pobili mnie. Ok. Ja jadę na wojnę. Powodzenia. Idę się bić. To tutaj przy mnie masz. Puch, ja tu jadę, nawet załogan to sobie nie zdążę odnowić. Jak oni już na respie mierzą. No i piękny mecz bez asyst. Mari. LOL. A on tu stał. Ty, ja trafiłem tego Jetta. Dostałem hejta za Jetta. Oj, by to trafił, fiaci, żeby ci... Ej, dobra, ten Jet był chyba z 2 km ode mnie i dostał z toła. 76 kafli dostałem, okej, ładny. Ja dostałem 20 tysięcy. I 9k expa. No i ten... Muszę płakać co, jak ja słyszę, że ten dostaje tyle... Nie wiem, talizman jest jedyną opcją na potrzeby pojazdy, bo nie widzę nic innego. Talizman i Premka. No tak. Aczkolwiek chciałem sobie wziąć talizman na te 90 ta. Ale? No cóż. Wiesz, teraz masz trochę połowę taniej, więc... Nie, właśnie to jest najśmieszniejsze. Rozumiem, jakby pojazd, który musisz kupić, nie jest z nowego update'u o połowę tańszy. Ale żeby talizman nie był na przykład tańszy o połowę, ani backupy na niego... Backupy i talizman są dalej... Które chcesz, 90 A, tak? Tak. Ale... A to kiedy on wszedł? W ostatnich update'ach, ale no... Sam pojazd rozumiem, ale... Talizman myślałem, że naprawdę... Jest! Nie no... Modyfikacje to mogli dać na wszystkie pojazdy, to prawda. No właśnie o to mi chodzi, oni nic nie dali, taką. Dlatego trzeba chyba dać na te 80B, ale... Mam już wszystko prawie zrobione na nim, więc... Tak średnio mi się to opłaca. A te 80 tu, to jeszcze muszę 300 koła zrobić. Zresztą nie wiem, czy mi się opłaca, bo jedyne co ja muszę jeszcze zrobić to BMP-ki i dwa tyciaki. Dobra, get ready. Raku. Mm-hmm. Teraz jest full lane epic dostępny. Zasaskupuj drzwi. Trójkata.
Że myślałem, czego nie kupić. Tylko stwierdziłem, że w sumie bretolami nie gram, więc... W sensie bretolami, no... Brytyjskie drzewko mnie tak nie interesowało, więc... O kurwę jego mać, jebany rekwizyt. Ale może w przyszłości, jak dostanę jakąś kasę, to zainwestuję w ten pojazd. Dobrze, że ci się nie podoba, że nie zainwestowałeś w brytyjskie drzewko. Bo i stracił dużo. Nie, jest przyjemne. Przyjemne jest... Do 7-7. Co? Nie, przyjemne jest do 7-7. Najprzyjemniejsze drzewko, jakim grałem, to Włochy i trochę Szwecja. Tylko potem te szwedzkie maszyny tak mi jakoś nie leżą. Marku, jesteś? Mi pierwsze maszyny nie leżą strasznie. Ale to jestem przyzwyczajony do grania top tieru. Dobra, no to powoli sobie odpalam. Andy? No? Jakieś fasmofoby zagrać? No, znaczy, nie ten teraz. SRV 101 na przykład u Szwedów, to... Kiedyś tak. Jeżeli miałbym nim grać, to ni chuja. Odpalam magic launchera. Zgadzam się, za wolne to wszystko jest. Nawet nie to mi chodzi o to, że za wolne, tylko to coś za... Dobra, może ma te hydrauliczne zabliczenie, wszystko, ale to jest... Jakoś mi nie pasuje to, że ta lufa jest na stałe, ani można jej podnieść, ani opuścić. Oj, Astrójce. Astrójce. Channel switched. Andy? No? Ja będę się uruchamiał, a dokończę tylko tę grę i stanę w Thundera i ten. No spoko. Dobra. A nie, to akurat tym, co z miłą chęcią chcę zagrać, ale pewnie po pierwszym meczu stwierdzę, ale gówno. To mówię, że zablokowany? Chodzi o tego niszczyciela, 103 właśnie? Mhm. Ja zawsze... A to jaki to jest, jakie to są serwery? A, South America. South America. A, South Asia. Michał? Tak, co? Chciałbyś pograć jeszcze w DayZ? Tak, już nie. Tak mi się zdaje, jest że... Jest na IDM, ale nie chcę. Bo ja, Raku i Thunder będziemy grać. Na ten na Malsku? No, pewnie to. Taki, dobrze, że na Malska, bo powiem szczerze, zajebiście gra na Malsku. A chcesz pobrać, czy nie? Nie, mi Sanity, bo... Wiesz, aktualnie siedzę sobie tak myślę nad Armą, po prostu co ja mam zrobić z tą niekochaną kurwa grą? Do gułagu. Hey. To my jeszcze w Armę gramy? Zaktualizuj na DayZ. Bo są trzy jeszcze koło pytania, nie na Armę. Ja zasiadłem sobie na DayZ i sobie myślę, Boże, jak ta gra jest zrobiona. Wszystko, co można było dobrze zrobić, zrobili, naprawdę. Ja po prostu siedzę sobie tak myślę, Boże święty, zrobiłbym sobie w Armę, ale to jest tak dojebanym, dobrym silnikiem. Kto tak siedzi z whisky i myśli, kurwa, kiedy ta Arma 4 będzie? Arma 4, słuchaj... To jest jedna wielka niewiadoma ta czwóreczka, więc nawet nie myślę teraz nad tym. Przy wielkich dobrych wiatrach w przyszłym roku na święta. Tak, dawaj. Ogłoszą. Masz dwie wersje. Masz dwie wersje, bo ja widziałem Lika, który prawdopodobnie Army 4, nie? Enti, to co, idziemy? No, to dawaj na inny kanał. Michał Lika na temat Army 4 to ja widziałem już w 2016 roku, więc mi tutaj... Ale chodzi mi, to masz zdjęcie chłopa, który pracuje w Bohemii, se wrzucił, rozumiesz, nie? Jak pracował nad niezapowiedzianym projektem. Miałeś tam pojazdy z Kompora, te powiesz, Mud Jeepy, BTR-80, M939, MTWR-y i inne bajery, nie? No, dobra, jednej strony to może być jego po prostu hobby, że chłop se po prostu robi modę do Dayza, nie? Ale z drugiej strony, po co mu tyle wyskrych gwiazd? Z drugiej strony... Może być arma, albo to może być po prostu jakiś mod, nie? To może to chodzić dwa kontrasty. Jeżeli to jest arma... Okay. Mów, gdzie jedziecie? A to... Prawy, nie mów, a to prawy. Nie mów, tego jak to on ma. Dobra, skoro jedziemy wszyscy razem, to... Mi z głowy. Kurwa! Mam nadzieję, że pomożecie. Ten dodatek... to jest do robienia misji? Nie pamiętam, jak on się nazywa. Jak kogoś interesuje, tutaj macie pierwszy fragment Lika, a tutaj macie drugi. To jest Enfusion. To jest na pewno Enfusion, nie? Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Moim zdaniem to raczej nie jest mod do Dayza. User joined your channel. Pipiu. Armacie. Co?
Nic. Ja ten link czy nigdy nie kliknął. No, bo akurat gramy. Okej, ale... ale generalnie pojawił się rumor, który jest w grudzie. W czerwcu przyszłego roku wyjdzie Arma 4, będzie miała już prawdopodobnie premierę, ponieważ to jest okrągła rocznica 12 chyba lat, albo 6, nie wiem, jakby... Oby, bo już na trójkę nie chcę patrzeć po prostu. Fail. A, już mam. Global Mobilization. A to nie mogło być prezent na tym DLC? Nie, bo to jest na frameworku Infusion. No dobra. Bestraka jest. Ale... I żółta lufa, lek. Może to był pomysł, żeby zrobić jednak nowy silnik, ale jednak to nie przeszło. O to mi chodzi. Nie, mi się wydaje, że nie rozumiem. Tu jest Marich, może strzelać jeszcze. Uważaj, czekaj. Bardziej jestem w stanie powiedzieć, że to jest po prostu... tego. Chyba pojazdy. Cold War Arma 4 będzie. Ten nie strzeli jak coś? Ponieważ jest jeszcze drugi. Masz taką rzecz. Wjeżdża. W czerwcu. Nie. Ajajaj. Będzie równo strzelił. 20 lat. Ile leży? Ten od premiery. Naprawiam się. Pomożesz? Już ci pomagam. Rozumiesz? Dzięki. Czyli teoretycznie to mógł być taki ładny kamień milowy dla Bugemi. Dobra, dzięki wielkie. Ale niestety fakt... powiem ci, że strzelanie z nerfionymi hekami nie jest takie przyjemne jak kiedyś. A fakt faktem, powiem tak, ja sobie zasiadam do tej army kulków i mi się po prostu już nie chce, bo ja sobie zagrałem w Daisy trochę. Boże, to jest tak dobre, płynne i przyjemne. Kiedy w army kulki szczaliśmy, żeby dać jakiekolwiek dalej, żeby cokolwiek można było zrobić, po czym w Daisy to masz reagę wszystko płynne. Marich, jak wyjdziesz tutaj... Ho, Marich, tu jest chuj fragów. Tu jeden, niżej jest Leclerc jeszcze. Tutaj Leclerc. Nie chcę od prawie dostać. Tak, sorry. On... Boże, strzał. Kurwa, akurat... No i... trafiłem, skoro... Zachwiała, jaki ghost strzel poszedł, ja pierdolę. A to często się zdarza. O, po prawej na blisko. Na wieście jest Abrams. Ale co ja ci mogę zwrócić? Ja mam hajki i hity. Aha. To jest granie przez mękę. Zdechnie ten Abrams, który się zabił Marich. Bo te 80B kończy jego żywot. Ok. Pomści mnie. Chyba. No K50 do was leci. Nie bawi na K50. No dlaczego ty skurwysynie? To, że co było, to już tak mogę wspomnieć. Fajnie by było, powiem, żebyśmy mieli jednak zespół modelski stworzyli jakiś teraz, na przykład bym was nauczył tego wszystkiego, bo z tego, co się orientuję, nie? Mhm. Da wam to, że będziecie dalej robili na tych samych chujowych toolsach, ale środowisko testowe będziecie mieli, tak jak w tym realu, że wy możecie po prostu w każdym momencie wypnąć launch. To nie jest tak jak buldożer, że jest animacja, tylko macie po prostu środowisko testowe realne. Nie, to jak przyjadę jutro do domu, to możesz mi powiedzieć, jak działają te toolsy, bo dalej ich nie ogarnię. No ja mogę z tym zasiąść, pomóc wam, bo chciałbym, żeby inne coś stworzyć do naszej grupy. No ja spróbował się nauczyć tych toolsów, ale no po prostu nie ogarniam ich w ogóle. Ale to ci powiem, nikt nie ogarniał na początku. To było do prób i błędów. Właśnie słyszałem, że Rusek się, jak już ogarnął, to się nauczył tego. Dużo po prostu trzeba zgadywać i trzeba być po prostu kreatywny w podejściu do problemu. Ja muszę sobie po prostu gdzieś zapisać tylko całą klawiszologię tego, wszystkie no, skróty trzeba. Klawiszowe trzeba. Do pulsów. Rozwalić ci mózg? Mhm. Możesz sobie zrobić w pełni customowe do absolutnie. Wiem, ale kurwa, myślisz, żeby mi się tak chciało wszystko, tego jest od chuja tam. Ja wiem.
ale wiesz, jest taka opcja, mówię. Jeżeli znaczy coś to na pewno zmienię, bo kurwa tak się nie da na randomowych, ale wszystkiego nie dam rady zmienić. Wiadomo, nie? Tam jest pingu. Zba zdjęty. Ja na przykład słyszałem, że by się po prostu... Coś sam mówiłeś, nie? Że by się by chciało zdobyć, jak kurwa. Nie, bo po prostu gadam to odnośnie Buchona, nie? Że czuł Buchona by się jakby chciało armić, bo lesem był, kurwa. Znaczy, może dlatego, a może po prostu... Po prostu. Wykończenie materiałem. Mam problem z tym Windowsem, że gorzej zoptymalizowane gry na Windowsie ale po aktualizacji tak, po prostu nie... umierają. A będziesz co ci mogę powiedzieć i... Część z tego komputera poginą. Mądry, ty się jesteś? Nie poginą! Nie, tak samo jak wizytówki. Poginęły... Leżą pod... A nie? Dobra. Leżą po całym stole, weź jakiś pojemnik. Nie leżą po całym stole. Zaczyna się od części jak komputera, potem skończą się jak kadeci, że kadeci poginą. Ja spokojnie... No bo sobie porozkładałem. To